Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i Eli z łukiem potrenuje sobie strzelanie. Max, ej, serio, już na samym początku. Ej, właśnie, no to potrenujmy. Skoro 6 strzał to max. Dobra, powiedzmy, a z pozycji leżącej da się? Da się. Aha. Wciąż w formie. No, postarajmy się wszystkie. Dobra, i teraz też rzekomo na głowie mogę odzyskać, tak? No i faktycznie tak jest, dobra. Ale może odzyskajmy te. Wzięłaś czy nie wzięłaś? Wzięłaś. Dobra, to jedziemy dalej. O kurde, człowiek, nie? Z psem do tego. Hej, jest kolejny intruz. Dziewczyna. Ktoś ją widział? Nie, ale ten skurwiel tu jest. Ty kurde! Szukamy dwóch osób! Skąd ten kurwa dym? Rozwalił nam samochód. A wy się przyglądaliście? Po prostu ich znasz. Aj, nie potrzebuję ten drugi. Ten drugi niepotrzebnie. Ale sytuacja załatwiona. Tłumik jest, jest. A Eli może się położyć jakby, co? O kurde, trzech! Sporo. To chyba z tamtej strony. A gdyby tak, w tym momencie... I znowu pies. Zajmiemy się tym. Cholera. W którą stronę idzie ten pies? Cholera, jest ich tutaj więcej niż sądziłem. Zdecydowanie więcej. No nie! No to to wyszło trochę słabo. Co na to pies? Pies się tam kręci. Może bomba ogłuszająca. Uuuu! Eli, wstawaj, wstawaj! Dobra, chop się! No, ci powiem? Jak to weszło? Ale nie weszło chyba. Znowu! Oj, za dużo tych strzałów, Eli. Ohohoho. Dobra, to jest dobre miejsce chyba. Gdzie można się schować przez moment, dosłownie na uleczenie. Okej, dobra. Czyżby strzelba tutaj była lepszym wyborem? A może tutaj jednak? Na nogach, mój drogi, na nogach! Nie, ale przez wszystko przez to, że muszę pada pod kątem trzymać, bo ładował się na kablu. Teraz już powinna celność wrócić do normy. No, czyli dalej bez celności, ale... A, no to wlazłem. Akurat w najlepszym momencie udało mi się wyjść. Najlepszym, dosłownie. Dobra, może się uda, żeby ktoś tutaj jeszcze wszedł. No, może jeszcze... Gdzieś ktoś... Ja miałbym butelkę, albo coś bym rzucił z chęcią. Może coś znajdę. Dobra, czemu nie? Trochę szmat. No, może komuś się przydarzy tutaj zajrzeć. Choć chyba tamten goleś, to jest jedyny, który został. A może tak łukiem? Przetestujemy. Pytanie, czy mnie zauważy, czy nie. Nie, do tego jeszcze nikt tu nie idzie. Czyli co, faktycznie to jest jedyny człowiek, który tutaj został? Dobra, to podnieśmy w takim razie. Jak wyglądamy z tworzeniem? Wszystko w nadmiarze? Oj, nie. W żadnym wypadku. Ale słyszę, że ktoś tu się chyba czai. Jakieś przeskoki słyszałem. Tam jakaś smuga w środku w tamtym budynku.
Dobra, pozbierajmy, co tylko można. Jeśli coś można. Dobra. Max cegieł. Wystarczy, że ktoś tam podejdzie do okna, już jest problem. No, ktoś tu skakał. W którym domu? No, wyraźnie słyszę, ktoś się przemieszcza. A pozbierajmy jeszcze, co tylko się da. Dobra, może tutaj? Szukajmy schronienia. Ludzie w pobliżu. No, nie słychać. Dobra, złe wspomnienia z piwnicami, ale chyba jedyna droga tutaj. O, to mnie bardzo cieszy akurat. O kurde, to nie jest blisko. No, pełna cisza, niby. Kto? Kto mnie tu widział? Prawie. Ktoś ją zauważył? Nikogo tu nie ma. Ale psów też nie ma, całe szczęście. Dobra, może warto na prędce skręcić tłumik do broni? Dobra, ale gdzie oni są? Tam jest ona, dobra. Tam z prawej? No, Eli! Widzisz jakieś ślady? Tu niczego nie ma. Dobra, jedna. Gdzie ona poszła? Z drugiej strony to może warto tutaj było ją obejść. Oj, kiepściutko. Kiepściutko. Zbyt wielu wrogów w pobliżu. Ale... Ktoś ją widzi? To się może udać. I po cichutku, po cichutku. No to nawet nie ma co przesłuchiwać ich. No jakie przydatne informacje może mi gościu udzielić? I pies, kurde, dobrze widziałem. Nie, 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 jeszcze nie. Ej, gdzie jest moja maczeta ulepszona? O, w dupę. Słyszałem, był bardzo blisko. Może tego się uda? No, taki jest plan. Chyba, że ten się odwróci. Cicho, cicho, cicho. Cichutko, cichutko, cichutko. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej. Ktoś ją tu widzi? Nikogo nie widzę. No, sporo ludzi się kręci w pobliżu. On na kogoś nie wszedł przypadkiem. Co ja robię? Dobra, martwy. Ale to tylko jeden gościu. Ale miejscówkę miał idealną pod przygotowanie zasadzki tutaj. No co, słyszałam je? Chyba nie. No, wypuść psa pierwszego. Wtedy tego zgonu nie będę widział. No, i teraz pytanie, to był pies czy człowiek? Pies dopiero idzie. O! O, Eli! Lecz się!
Znaczy nie twórz, lecz! W ogóle wstawaj! O kurde! Jak ja to przeżyłem? Lecz się, maleńka, lecz się! Jeszcze ktoś? Chyba trup ściele się gęsto, widzę. A, szkoda tych psów. Ale z psami się nie negocjuje. Zwłaszcza z takimi. A co, serio, myślicie, że będę w tym samym miejscu cały czas? Okej. W sumie mógłbym nawet tutaj ich sprowadzić jakoś na manowce. Może jakąś minę ustawić. O, jedna cała apteczka i parę tabletek. Dobra, świetnie. Mogę coś stworzyć. W sumie wszystkiego po trochu. I ulepszyć maczetę. Ale jeszcze nie. Dobra, na razie póki co wystarczy mi chyba dotkę młotów. Dobra. Niby nikogo, można sprawdzić. Nikt się nie pofatygował do mnie, naprawdę? Ktoś widzi jakieś ślady? Tutaj? W sumie jakoś ta babka tam weszła. Tędy. No, sprawdźmy. Tu z dołu nikogo. No, jest tutaj wejście, jakby co, ale. Chyba nikogo nie widać, dobra. Okej, ale chyba nikogo w pobliżu. Nie, wszystko spoko, nikogo nie ma. Czy tam normalnie miny, pułapki wybuchały, mołotowy latały, strzały z broni trzech rodzajów bodajże. No ja bym nie odpuszczał poszukiwań na ich miejscu. No to chyba do piwnicy nie udało mi się dotrwać. Nie, jakiej piwnicy? To po prostu niższa kondygnacja. O, bardzo fajnie. Znaczy przynajmniej dwie osoby jeszcze. O, dobra. Tu też się przyda. Mamy cegłę, ale gdzie są oni tak właściwie? A, widzę cię. To jest tylko jedna osoba. A gdyby tak... To ona? Zobaczę, co się dzieje. Bardzo możliwe, chciałem tą cegłę podnieść. O, dobra. To się może udać. Co? Jak, pies już to... Zwietrzył? Chyba to już mnie tu nie ma. Huhu! Nie ma szans. Tak daleko jak tylko się da. Psy nie otwierają drzwi. Przynajmniej tak łatwo. Nie, kija nie. Kijek może nie. No, zapraszam. Na szczęście psy są mniej wytrzymałe, jeżeli chodzi o pociski. No, ale gdzie wy jesteście? O kurde, mój ślad. Aha, a pies jeszcze coraz bliżej.
Ja myślę, że pies otworzył sobie drzwi sam. Nie, okej. Okay. W sumie mógłbym spróbować jakoś tam jednym koktajlem Mołotowa spalić dwie osoby. Dobra, chyba to będzie najlepsze, co mogę zrobić. Coś tu musi być. Jednocześnie i psa, i człowieka. I psa, i człowieka. Może... A może w ten sposób? Nic tu nie mamy. No, idź to sprawdzić. Idź. No. Chyba, że pójdzie w inną stronę. Zarówno pies i właściciel. Gdzie jest pies? O! Czy wystarczająco blisko koło siebie? To jest teraz pytanie klucz. No teraz na pewno. Dobra. Leci. Kurde. Nikt. Może chociaż psa. Wiem, że się to zabrzmiało, ale... No, rzucaj czymkolwiek możesz. Serio? Spokojnie, tylko morda. Zadaj cios. Uła. Dobra, tylko proszę. No, to była egzekucja, Eli. Zdajesz sobie sprawę. Ktoś prosi cię o litość, a ty w ten sposób, no. Trochę hardkorowo, Eli. Ale jeszcze nie słyszałem komendy, że to chyba wszyscy. Więc to chyba jeszcze nie wszyscy. Na tłumik zmarnowany, tutaj niepotrzebnie. Znowu. No ale w ferworze walki no, musicie mi takie rzeczy wybaczać. Bo będą się zdarzały nad wyraz często pewnie. Ale właśnie, że ta scena egzekucji to była właśnie umiejscowiona w tym momencie dlatego, bo to była ostatnia z postaci. Znaczy teraz co, swobodnie mogę przelecieć po okolicy, zobaczyć czy nic nie ma. No nożyczki. I to całe. Ja zaraz ulepszymy maczetę, jeżeli to będzie możliwe. Gdzieś tutaj spłonął pies, prawda? Aha. Straszny widok. I straszny dźwięk, słyszeliście to? O, szlak. O. Około takich rzeczy nie można przejść obojętnie. Która wygląda stan... bardzo słabo. Chyba dobrze, przeszukać chyba resztę. Gdzieś coś jeszcze musi być. Proszę bardzo. Chcę użyć się... Jak nie mam broni białej? Ja chciałem bardzo koniecznie użyć jedną taśmę, ale no, brakuje faktycznie broni białej. Niby. Ej, nie niby, tylko autentycznie. Dobra, tam był keybase bolowy na środku. Jeśli mnie pamięć nie myli. Już będziemy mieli przynajmniej coś. O, proszę bardzo. I też przy okazji właśnie od razu dorobić nowe nożyczki. I pozbierać taśmę. Tutaj pół. A tutaj chyba 1/4. Dobra. Coś jeszcze? No w sumie teraz mamy bardzo śmiercionośną broń. Key baseballowy z przyczepionymi taśmą klejącą nożyczkami. Coś z, rodem z Dying Light. Dobra, ale chyba wszyscy. Więc teraz swobodnie, na pełnym bucie, tylko przejrzeć, czy czegoś nie zostawiłem przypadkiem gdzieś. Bo lokacja jest spora. Jakaś karta mogła gdzieś się kryć. O, albo śrubki, tabletki. O, tego jest dużo. Znowu wracamy do stanu Max, Max i Max. Nie, dobra, to nie przejdę. Co innego tędy. Ej, ale w tej szafce tam... Coś może być.
sposób na przywołanie innych. A czy tu się opłaca wchodzić do środka? Czy się da wejść do środka? Nie. Dobra, to nie ma sensu. W takim razie... Czyli co? Cmentarz? Nie, no jak. Choć tam to wygląda jak krypta. Ewidentnie. Dobra, co my tu mamy? Nie, przynajmniej fajnie widać na miniaturce, jak te nożyczki faktycznie są doklejone. Ale 4 uderzenia. Niezbyt dużo. Można powiedzieć, że zmarnowałem. Ciut. No i w dalszym ciągu oczywiście nie stworzyłem tłumika, ale... To można nadrobić. Okej, tu mnie na pewno nie było. Dobra, taśma, to bardzo przydatna rzecz. O, tam chyba alkohol, jeśli mnie wzrok nie myli. Nie wiem, spokojnie, podpowiedź jeszcze nie będzie chyba potrzebna. Chyba, ale... Może tędy wyjdę. Znaczy miałem zamiar tam właśnie iść, za chwilkę. Tylko najpierw przeczesać tutaj to pomieszczenie. Dobra, trochę więcej zdrowia dla Eli. Pełna szmata! No patrzcie Państwo, coś mogę skręcić z tego. Chyba wydaje mi się, że apteczkę. Aha, mógłbym, ale też nie mam w ogóle mołotowów. No, jak widzieliście, w walce z psami sprawiają się całkiem dobrze. Szkoda. No ale sobie lepszy pies płonący żywcem gdzieś tam poza kadrem niż dźganie gościa nożem. Albo wypalenie prosto w pysk, czy tam w kufę, z jakiejkolwiek broni. O, o, o. I ta ręka przelatująca przez stolik. Ej, za dużo dobrych rzeczy, żeby to ominąć. Dobra, czy w samej altanie, albo w grillu? Ej, w sumie totalnie nie sprawdziłem łuku. A miałem ku temu okazję. Nawet parę okazji. Szlak, no dobra. Jesteśmy coraz bliżej dymu. Oj, są mi... Oni. Dobra, dobry moment na Mołotowa. Póki są koło siebie. Oj. Myślałam, że to blizny. Intruzi mogą z nimi współpracować. Zachowaj czujność. No, chyba mnie nie zobaczy tak łatwo. O! Męski rodzajnik. No, szybciutko, szybciutko. Tak, tak, wszystko w porządku. Wszystko w porządku, jak najlepszym. Oj, pies, gdzie? Chyba coś wywęszył. Zwietrzyłeś coś. O, dupa. Kurwa mać! Kurde, o kurde! No i pięknie. To się uda ładnie wykorzystać. Oj, wysoka trawa, największą zmorą przeciwników. Zobaczcie, tłumiki idealne na psy. No i to trzeba uznać jako fakt. O kurczę, łom już był lepszą opcją niż ten kij. Łom z nożyczkami też dałby radę. Chyba tylko jedna? To może w ten sposób nawet. Jeśli faktycznie jest tylko jedna. Cholera, mógłbym tak zrobić. Ale ojojoj, chyba samochód. Spróbujmy tak. No, przyjdziesz tu? Sprawdzić, skąd dobiegał ten dźwięk. Ej, gdzie ona poleciała? O kurde. To nie w tą stronę, gdzie chciałem. Totalnie nie.
No chyba nie. Bo nie widziałaś czystego domu. Pomijając, że Eli tu jest, no ale zobacz, co porasta tą kanapę. No to się powinno udać po cichu. No. No, tylko spokojnie. No tak się kończą negocjacje z Eli, najwidoczniej. No, mogę ciut głośniej. Wydaje mi się, że oczyściłem tutaj wszystko. Albo to właściwie wszystkich. Ale wszystko jeszcze nie. Jeszcze parę rzeczy się trafia, jak widzicie, wpadają w ręce. No, 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 nie myślałem, że może tutaj coś znajdę. Że oni tym przyjechali, ale nie. I widzisz, Eli, jakoś one sobie dały radę, żeby tutaj przeskoczyć, a ty pewnie nie dasz rady, co? Dobra, nic nie zostawiłem. Ten łom, kurde. No może go użyć na kimś tam dalej, a później się tu cofnąć. I to nie byłoby głupie ani trochę. Dobra, jak tutaj? Może da się wejść do wnętrza tej przyczepy? Może da się tu wejść? Serio nie ma wejścia? A, jest tutaj. Zarośnięte. Nie, dobra, którędy teraz? Chyba tam. W kierunku, gdzie wskazują zwłoki. Dobra, kochani. To w następnym materiale, ten w tym momencie już skończę. Posiejemy troszeczkę zamętu w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej. A Eli nonszalancko zarzuciła sobie włoski za lewe ucho. No tak, no przecież trzeba wyglądać, nie? Jak się morduje. Oj, Eli. Oj, Eli. Na razie, hej.